Jestem na wizji? O, fajnie. Witam was w takim takim dosyć gadatliwym, właściwie krótkim odcinku, bo chcę się wam przyznać do czegoś, że mój Xbox 360 no, już ma 2 lata, ale nie w tej sprawie przyszedłem, bo jak zauważyliście już po takich grach na jesień, takich wiecie głośnych, Assassin's Creed 4, Czarna Flaga, czy Watch Dogs, na przykład w wersji na obecne konsole, to ja wam powiem, że tak, nowych gier po tym okresie jesiennym w tym roku za bardzo nie będzie. Nie wiemy, jakie będą gry w przyszłym roku, bo jeszcze to będzie takie oddzielenie na obecną generację i na nową. I w tym roku będą już wychodzić regularnie gry na obie platformy, a takie generacyjne, a czy która zostanie najfajniejsze gry, to dopiero się dowiemy, ponieważ wszystko w swoim czasie. Ja się martwię z tego powodu, że Xbox 360 szybko upadnie, bo zauważyłem, że PlayStation 3 dostaje dosyć ciekawe gry i i tak mi się wydaje po prostu, że nie będzie ciekawie. W przyszłym roku może jeszcze coś tam dostanie, bo tam w sumie konsola nie jest taka jeszcze, wiecie, wykorzystana do końca. Niektórzy sądzą, że dalej jeszcze można coś z tej konsoli wycisnąć więcej, że można jeszcze coś pokazać fajnego, czego jeszcze nie było. Ja w to wierzę najbardziej, bo widzę, że GTA 4, tak, bo sobie gram GTA 4 oficjalnie, bo muszę przechodzić sobie na 100%, bo no mówiłem, straciłem save'a i muszę od nowa zasuwać. Już jestem tam trochę daleko. Mam 40% gry, więc spokojnie. Chodzi mi po prostu o to, że dzisiaj GTA 4 nie wygląda źle. Wygląda świetnie. Tak oceniając silnik gry, bo silnik graficzny, co się można kłócić, o to dla mnie grafika już nie ma znaczenia. Ale on jest dosyć dopracowany, ten silnik gry. Fizyczny. Silnik fizyczny chyba jest najlepszy w tej grze i on się nigdy nie zestarzeje. No chyba, że GTA 5 wprowadzi coś nowego, coś poprawionego. Ale ja już mówię, że GTA 4 zaliczyło się do takiego stopnia, że to jest pierwszy zajebisty silnik fizyczny. Taki najlepszy i taki pozostanie. Gdzie wcześniej w grach widzieliście taki silnik fizyczny, taki zajebisty jak w GTA 4? Nigdzie nie widzieliście. To jest dopiero pierwszy tytuł, który z tego korzysta. Prawdopodobnie Red Dead Redemption też z tego korzysta, ale nie grałem oficjalnie w tą grę, bym musiał kupić, bo już mnie parę osób zachęcało, żebym naprawdę kupił tą grę, bo ta gra jest naprawdę dobra. Western pełną gębą, a rozmiar mapy w grze jest dosyć spory, nie wiem, nie tetowałem tego. Nie testowałem tego, no i tak właśnie myślę sobie o tej obecnej generacji i ile jeszcze ona wytrzyma. Jak ta już nowa tak wchodzi, tak troszeczkę. Moim zdaniem ona tak sztucznie wchodzi. Bo wszyscy tak srali się na tego Xboxa One, że będzie fajnie, że naprawdę nie będzie lipy. W czasie już zapowiedzi już każdy był sceptyczny. Ja też. Dlatego jeżeli możemy, wspierajmy tą konsolę. Bo nie wiadomo, co będzie za 2 lata z tą konsolą, a prawdopodobnie Microsoft zaniecha jej produkcję, bo takie są jej wstępne plany. Aczkolwiek wątpię, bo zanim nowa generacja się rozkręci, to jeszcze będzie czasu, żeby, wiecie, to naprawić. A no mam właśnie tutaj taką fajną reklamę, kiedyś wam ją pokażę, taką o więcej gier z rozrywki i zabawy. Bardzo fajny. Bardzo super katalog. Taki. Call of Duty Black Ops 1. Już niby dla niektórych nieaktualne, ale dla mnie to wciąż takie, wiecie, nowe, bo ja w sumie za bardzo nie jadę jeszcze na nowych grach. Chociaż
GTA 5, które kupiłem. Nie wywróć się, Thunder Blade. Które kupiłem. To dla mnie to będzie zajebista inwestycja. Tylko muszę mieć kasę na czas, bo chciałbym naprawdę 17 września kupić tą grę. Tylko problem będzie jeszcze podstawowy, bo no, jak się dowiedzieliście jakiś czas temu, chyba prawie miesiąc temu, że trzeba będzie zainstalować grę obowiązkowo, bo inaczej nie pójdzie. A ja wiem, dlaczego tak Rockstar zrobi, bo na PS3, na Xboxie, ale chodzi mi bardziej już o wersję Xboxową, to Xbox 360 nie będzie aż tak, wiecie, duszony przez te wszystkie wymagania w grze i tak dalej, tylko najpierw zainstaluje się to albo na dysk twardy, albo na pendrive'a, i właśnie ten drugi sposób, czyli pendrive, wykorzystam go, ponieważ no, na dysk twardy to bym musiał troszeczkę dużo zapłacić, a za taki pendrive wyłącznie dla GTA 5 to żaden problem. Dzisiaj 16 GB pendrive'u ile kosztuje? 70 zł, a do tego czasu, gdy wyjdzie GTA 5, to może być taniej, nie? Albo może nawet kosztować już 50 zł taki pendrive, bo już widziałem, że ceny są to spore. Więc obecna generacja nie upadnie tak szybko jeszcze. Nie zniknie. No z Wii to wiadomo, co się dzieje, już nieciekawie. Mówiłem wcześniej w filmiku o FIFA 14, że nie wyjdzie na Wii, jednak wyjdzie na Wii. FIFA 14. Więc ci, którzy mają Wii U, mogą kupić sobie wersję na Wii i to wcale nie będzie straty praktycznie. Tylko sterowanie by musieli mieć takie, wiecie, jak Wii, wtedy byłoby lepiej. A jeżeli chodzi o GTA 5, to ja uważam, że dobry pomysł jest z tą instalacją, bo Xbox nie będzie się tak męczył. Nawet lepiej, będzie się to wszystko lepiej wczytywało i może jeszcze zyska na mocy i może jeszcze coś się tam uda upchać. Tak w sumie, jeszcze dokończając ten temat o Xboxie, bardzo dobrej konsoli, PlayStation 3 też jest bardzo zajebiste. Ja w przyszłości mam zamiar kupić PlayStation 3 dla ekskluzywów i tak dalej, bo już te gry, które mam, to już raczej zostawię sobie na tą konsolę, zaś eksy to sobie kupię, ale jeszcze nie wiem kiedy, bo ja na razie muszę kupić Wii, muszę kupić 3DSa i potem zobaczymy, jak to będzie z kasą, tak? PS3 można spokojnie opylić za 400 zł, ten przynajmniej model FAT, ja bym wolał ten Slim, jest dla mnie najciekawszy, a ja na razie tak tylko planuję wstępnie, a chodziło mi o to, że czego bym spodziewał się po GTA 5? Falowanie ubrań. Dlaczego? Falowanie ubrań obecnie w grach jest bardzo możliwe, tylko trzeba odpowiednio dostosować silnik gry sam, żeby takie coś umożliwia, nie? Żeby takie coś było. A to było nawet fajne, taki smaczek, taki kurczę, że konsola potrafi dużo pokazać, to wcale nie jest taki głupi pomysł, ale z drugiej strony nie zależy mi na tym, bo zależy mi na zajebistej zabawie. Taką, jaką gwarantuje GTA San Andreas. Na PlayStation 2. Czy w ogóle na jakiejkolwiek platformie. To jest naprawdę zajebista gra. Tej gry w ogóle nie da się znokautować. Ta gra bije wszystko. A GTA 5 bardzo będzie podobne do GTA San Andreas. Widzę tak, bo wiele możliwości będzie i tak dalej. Powrót do kupowania kryjówek przez internet, albo może i zwyczajnie, tak wiecie, tak jak to było w San Andreas, gdzie idziemy, oglądamy od razu chałupę, czy nam się może na razie podobać i bierzemy ją, nie? Bo tak jest w sumie najlepiej, nie? Wiem, że tak przez internet już wszystko się załatwia, dlatego Rockstar to umieści, ale mimo wszystko fajna by była możliwość, gdyby można było sobie kupić tak od razu, na miejscu. Podpisać tylko ten, jak w GTA Chinatown Wars masz, nie? Ale to są moje tylko marzenia. Może faktycznie tak będzie. Ja oczekuję po prostu po GTA 5 zajebistego gameplayu. Może coś jak w GTA 4 w stylu, ale żeby było co robić naprawdę. Znaczy pomiędzy zadaniami w GTA 4 jest to robić faktycznie, ale potem to już tak niezbyt. Ale za to dostaniemy duży teren w GTA 5, więc co się liczy. Dobra, więc to było o Xboxy 360 na chwilę obecną. No, nie robi się ciekawiej. Niby jest ta wielka gorączka złota na tego golda całego i darmowe gry. Dwa co miesiąc. Ja na to nie idę, powiem szczerze, bo tak, Assassina 2 zrobiłem na 100%, więc bez sensu. Halo 3 to ja kupię w wersji pudełkowej, bo wersje cyfrowe za bardzo mi nie wpadają. Nie lubię za bardzo wersji cyfrowych w większości gier, niestety.
No niektóre muszę kupić, bo no nie ma wersji pudełkowych, na przykład Super Meat Boya, a chciałbym go mieć. Tak w sumie to tak wygląda. No nic. Miejmy nadzieję, że na tej konsoli jeszcze zobaczymy jakieś zajebiste gry. Nie. No może prócz tego Castlevania, coś tam, Lord Shadow 2, coś w tym rodzaju, nie wiem. Która ma wyjść tylko na obecną generację, co ciekawe, nie na next geny. Więc to jest dobre. Dobra, więc ja się z wami żegnam. W następnym takim filmiku ze mną, tutaj z moim tutaj wizerunkiem twarzy, zobaczycie instrukcję do Sonic Colors, ponieważ mówiłem, że kiedyś zrobię o tym oddzielny materiał, więc będzie instrukcja Sonic Colors. A w poniedziałek, czyli jutro, nagram dla was GTA 3, kolejny odcinek, chyba 26. 26 odcinek, tak. I będziemy już u Kinga robili zadania telefoniczne. Spróbuję taki długi odcinek zrobić i wtedy będzie zajebiście. Trzymajcie się, powodzenia. Subskrybujcie mnie i także wszystkich wam tutaj życzę, żebyście też mieli dobrze na YouTubie. Bo czasami zdarza się, że coś się dzieje, ale fajnie, że Rezor wrócił, naprawdę bardzo miło. Można obejrzeć ulubione filmiki. Bardzo się cieszę z tego powodu i będzie dobrze. Tylko tak powiem ci, Rezor, tak za bardzo nie tego, zostaw ten kanał. Po prostu nie trzymaj go, bo niektórzy robią tak, że jak mają coś do roboty albo są bardzo zajęci, to oni zostawiają ten kanał po prostu. Nic z nim nie robią. Więc najlepsze by było, gdybyś zostawił faktycznie swój kanał i filmy, bo naprawdę są dobre, a no wiele osób jeszcze nie miało okazji obejrzeć twoich filmików, a naprawdę fajnie. I oczywiście cię polecam, bo musisz dostać dużo subów. O to chodzi, nie? Nie, jeżeli, no bo widzę, że ci na to nie zależy, więc w sumie nie muszę ci tak tego wymuszać, ale w sumie z drugiej strony czemu nie? Taka pomoc może się przydać. No i dzięki bardzo, że przez ciebie jestem retro. Widać. No i oczywiście kilka gier niedługo dojdzie, spokojnie. Nowych, fajnych, retro, zajebistych. Dosyć znanych, albo nieznanych też. Więc trzymajcie się, powodzenia. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Hej!